Kto przemieszcza się przez dzielnicę pod Zwierzyniec, ten wie, że pojęcie czasu i przestrzeni potrafi być tu wybitnie względne. Kilometrowy odcinek można tu pokonać szybciej pieszo niż autem, a kiedy już myślimy, że jesteśmy blisko celu, zamyka się przed nami rampa. Jest nam z tym po prostu niewygodnie, ale dla jadącej na sygnale karetki kolejne minuty na przejeździe kolejowym to kwestia życia i śmierci. Od 1 kwietnia ta sytuacja się zmieni. Już kilka lat temu władze powiatu odkupiły od miasta część budynku MDK-u na Podzwierzyńcu w celu stworzenia tutaj punktu stacjonowania karetki. Do tej pory powiat łańcucki posiadał według kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dwie karetki. One stacjonowały, jedna przy ulicy Paderewskiego 5, był to zespół specjalistyczny, dwóch ratowników i lekarz. Zespół podstawowy, który stacjonował w Straży Pożarnej przy ulicy Grunwaldzkiej 68. W zeszłym roku Centrum Medyczne zakupiło jeszcze jedną karetkę typu P. Od 1 kwietnia dwie karetki będą więc stacjonowały w centrum miasta, a trzecia złożona z podstawowego zespołu całodobowo na Podzwierzyńcu. Póki co w części udostępnionej przez Miejski Dom Kultury, a od 1 sierpnia już w wyremontowanej części należącej do Centrum Medycznego. Na pewno skróci to czas dojazdu do pacjenta w stanie zagrożenia życia, czasami nawet o kilka czy kilkanaście minut. Wiadomo, ile stoimy na przejeździe kolejowym w Łańcucie. W tym budynku będzie też lekarz rodzinny, a na całym piętrze w tym modernizowanym budynku będzie dzienny dom pobytu dla seniorów, który funkcjonuje już w Łańcuckim Centrum Medycznym, natomiast zostanie przeniesiony na Podzwierzyniec. W służbach ratunkowych pojawią się też spore zmiany organizacyjne. Karetki i miejsca ich stacjonowania to własność Centrum Medycznego, ale od 1 kwietnia Łańcut nie będzie już nimi zarządzał. Będziemy je, wszystko na to wskazuje, dzierżawić dla wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, która będzie obsługiwać od 1 kwietnia powiat rzeszowski ziemski, miasto Rzeszów, powiat łańcucki, leżański i inżański. Po prostu ratownictwo medyczne w Polsce jest centralizowane. Karetki będą więc obsługiwane przez Rzeszów, tak samo jak od kilku lat wszystkie połączenia ratunkowe są kierowane do rzeszowskiej dyspozytorni. Wielu ma wątpliwości, czy dyspozytor z innego miasta jest w stanie szybko zlokalizować poszkodowanego. Tutaj przydatna może być aplikacja Na Pomoc Podkarpacie. Po jej uruchomieniu służby ratunkowe dostają informacje o dokładnej lokalizacji posiadacza telefonu. Warto mieć więc taką aplikację przy sobie. Zarządzanie karetkami z Rzeszowa ma też swoje plusy, bo dyspozytorzy wysyłają do potrzebujących ten zespół, który jest najbliżej, bez względu na powiat. Najważniejsze jest to, żeby w jak najszybszym czasie dotrzeć do pacjenta. Nie jest ważne, czy ta karetka jest z tego powiatu, czy z innego powiatu. Dyspozytor, który wysyła ambulans do miejsca zdarzenia, zawsze ma na uwadze, żeby ten czas dojazdu był jak najkrótszy.